Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 13 w wersetach od 22 do 35? Chodził po miastach i wsiach. Nauczał, kierując się ku Jerozolimie. Powiedział mu pewien człowiek: Panie, czy niewielu będzie zbawionych? A on powiedział do nich: Dążcie do tego, aby wejść przez ciasną bramę, bo powiadam wam, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Jak tylko wstanie pan domu i zamknie drzwi, wówczas będziecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on odpowie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i pijaliśmy przed twoim obliczem. Nauczałeś na naszych ulicach. A on powie: Mówię wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, kiedy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a samych siebie na zewnątrz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu, zachodu, północy i południa i położą się przy stole w Królestwie Bożym. Oto są ostatni, którzy będą pierwszymi. Są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Tego dnia przystąpili niektórzy faryzeusze, mówiąc mu: Wyjdź i idź stąd, bo Herod chce cię zabić. Powiedział im: Idźcie powiedzieć temu lisowi: Oto dziś i jutro wyganiam demony i uzdrawiam, a trzeciego dnia dokończę. Muszę jednak dziś, jutro i pojutrze iść, bo niemożliwe jest, aby prorok miał zginąć poza Jerozolimą. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy posyłani są do ciebie. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kokosz zgromadza kurczęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom będzie zostawiony pusty. Zaprawdę powiadam wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. W drodze do Jerozolimy Pan Jezus obchodził miasta i wioski. Nie udzielił Żydom jasnej odpowiedzi na ciekawskie pytanie: czy tylko niewielu będzie zachowanych od sądu, który miał spotkać ten naród? Zamiast tego podkreślał konieczność osobistej decyzji. Nacisk w jego słowach nie tyle polega na staraniu się: starajcie się wejść przez wąską bramę, co na wąskiej bramie, którą jest on sam, odrzucony i ukrzyżowany. Niektórzy chcieliby wprawdzie znaleźć się w zasięgu błogosławień z Królestwa Bożego, ale bez pokuty i bez przyjęcia Pana jako swojego Zbawiciela. Ponieważ Żydzi odrzucili Pana, również i On nie przyzna się do nich w przyszłości. Sąd będzie polegał na tym, że będą musieli zobaczyć swoich ojców przebywających wewnątrz, to jest w królestwie, wraz z ludźmi z narodów, których ówcześni Żydzi traktowali z wyraźną pogardą. Na zewnątrz
będzie płacz z powodu mąk i gorzkiego żalu oraz zgrzytanie zębami z nienawiści do Boga i Pana Jezusa. By ostrzec faryzeuszów, Pan jeszcze raz wskazuje na swoją służbę, która do tej pory była bezowocna. Ostrzega Żydów, że Jerozolima się nie zmieniła. To tam wyśmiewano, prześladowano i zabijano proroków. Dowiadujemy się o tym między innymi z drugiej księgi Kronik, 36 rozdziału, 15 i 16 wersetu. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Księgi Jeremiasza, 7 rozdziału, 13, 25 i 26 wersetu. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan, i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście. Od tego dnia, gdy wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, posyłałem do was nieprzerwanie i nieustannie swoje sługi, proroków. Lecz oni nie usłuchali mnie, ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark i postępowali gorzej niż ich ojcowie. Więc w Jerozolimie wyśmiewano, prześladowano i zabijano proroków. Nie wahano się nawet zabić syna i dziedzica. Dowiadujemy się o tym z Ewangelii według Marka, 12 rozdziału, 6 i 7 wersetu. Miał jeszcze jednego, syna umiłowanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc: uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie: to jest dziedzic, nuże, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze.